Cześć, czołem! Czy jest tu jakiś rosół z rosołem? Oczywiście, ja jestem... O! No to dobra, to w sumie już mam sygnał sprawdzony. Troszeczkę deskę rozdzielczą przetrę. Czysta. Test mariowej rękawiczki przeszło. Nie, tu troszkę kawy porozlewanej, powiem wam. Ale naprawdę nie jest źle w tych ciężarówkach w Tesco. Sam piję kawę bezkofeinową. Czasami piję kofeinową. Bo... Czekajcie, bo było pytanie, a ja nie wiem, czy zdążę na nie odpowiedzieć, bo jednak kamera GoPro, powiem wam, niby jest naprawiona, ale coś mi bateria łyka za bardzo. 10 minut i nie mam baterii, a jest nowa. Jest nowa bateria. Kto tu co do mnie napisał? Aha, już mam. Tutaj jest pytanie od Rafała Lewandowskiego, również też, nie tylko od Rafała, bo już się nawarstwiło trochę tych pytań. Między innymi o planowanie czasów dojazdu, czy można się spóźniać, jak tego się nauczyć, tych czasów wszystkich pracy. Więc to nie będzie żaden, z mojej strony nie będzie to żaden instruktażowy odcinek. Odpowiem wam na to, jak odpowiadałem kiedyś ludziom, którzy dopiero co zdali bądź mają zamiar zdać prawo jazdy. Powiem tak, to będzie krótko, zwięźle. Nauczycie się wszystkiego podczas pracy, jak już dostaniecie lejce. Tak samo nauczycie się odpowiedniego cofania pod rampę, odpowiedniego zachowania się na parkingu, cofania. Zapoznacie się z własną naczepą. Ja już to powtarzałem i powtarzać będę. Nikt was nie nauczy odpowiedniego cofania na egzaminie. Nikt. Kompletnie nikt. Będziecie potrafili, będziecie wiedzieli, jak to ugryźć, zasady, z czym to działa, ale i tak wszystkiego nauczycie się podczas pracy, jak już dostaniecie tą pracę, czy to również planowanie waszej podróży, czy te wasze przerwy, wszystkiego nauczycie się podczas pracy, bo wy wiecie takie podstawowe rzeczy: 4,5 godziny jazdy, 45 minut przerwy, 4,5 godziny jazdy, ale nie zawsze jest jazda. Jest również praca. Nauczycie się wszystkiego, że można 3 razy w tygodniu pracować 15 godzin, 2 razy w tygodniu możecie wydłużyć sobie czas jazdy do 10 godzin. Ale ja tu nie chcę teraz opowiadać o tym, bo to nie ma sensu. Zacznijcie jeździć, a wtedy będziecie się wszystkiego uczyć powoli i systematycznie. I w trakcie jazdy najlepiej, jak macie kumpli, do których wtedy zadzwonicie albo włączycie sobie film taki typowo instruktażowy i wtedy będziecie brali sobie przykład z kolegów po fachu. Ja nikogo nie chcę uczyć, bo ja sam się uczę. Nauczycie się wpisów manualnych, jak się wsiada do ciężarówki. Nauczycie się, ile trzeba robić przerwy przed upływem 6 godzin. No jest tyle tego, że naprawdę w jednym takim filmie ja nie jestem wam w stanie tego opowiedzieć, ale ja już się powtórzę. Naprawdę nauczycie się wszystkiego, jak już dostaniecie własne auto, lejce,
będziecie sami jeździć. Wtedy już się nauczycie. I tyle ode mnie, moi drodzy. Lecimy. Muszę zrobić sprawdzenie pojazdu, muszę sobie umyć z zewnątrz szyby. Dzisiaj mam 3 zrzutki. Zajmie mi to cały dzień pracy, także zdróweczka. Piąteczka. A, pochwalę się wam. Pochwalę się wam. Już mam koszulki. Własne koszulki. Mario Truckerowe. Bardzo fajne, kolorowe. Czekam teraz jeszcze na jumpery, też będę miał bluzy. Będę też miał, chcę mieć z tą ciężarówką taką. I tak tylko podstawowy napis, bez żadnych przepychów. Także widzimy się u Mario Truckera z Rosołem. Strzałeczka.